Stulecie III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich świętowano w minioną sobotę w Suwałkach. Na naszych ulicach pojawili się kawalerzyści, ale spotkanie jubileuszowe było także niezwykłym przeżyciem dla tych, którzy koszary przy obecnej ulicy Sejneńskiej pamiętają z dzieciństwa. Mój tata wszystkie stanowiska tutaj przeszedł, że tak, bo trafił tu zaraz po szkole oficerskiej w Grudziądzu i tutaj spędził całe te do 1939 roku. Najdłużej był dowódcą pierwszego szwadronu. Pierwszy szwadron mieścił się w tym budynku, a tam na dole była stajnia. Ja ją znam też, bo ja chodziłem tu po tej, już byłem. A w 1937 roku, już po tych 6 latach, jako dowódca szwadronu, został przeniesiony na oficera mobilizacyjnego pułku. I tu jego biuro było gdzieś, które nie mogę trafić na okno, ale wiem, że tutaj. No i tak jego los szwoleżerski. Potem on się na Litwie znalazł. Był tam ten pułk, tam został internowany na Litwie, a potem przewieziony do Kozielska. Ale w Kozielsku ojciec nie zginął, bo o trochę za późno ich przywieźli, bo Anders organizował armię i ojciec znalazł się u Andersa i tam między innymi był pod Monte Cassino też. Stanisław Bogusławski suwalskie koszary, w których służył jego ojciec Stefan, odwiedził już nie raz. Czasami przyjeżdżałem tutaj i żonę przywiozłem tu i córkę przywiozłem tutaj, żeby zobaczyli. Oczywiście tutaj byliśmy i tak dalej. No ja przeżyłem, ja nawet nie bardzo żona i córka chciała w okresie tej choroby, żebym tu jechał, ale pod koniec kazali jechać, a ja to przeżywam. Ja mówię, może już to będę ostatni raz, przecież ja mam już za miesiąc będę miał, no, za półtora miesiąca będę miał 91 lat. W swoje pułkowe święto szwadron honorowy stanął przed popiersiem patrona. Ten niewielki pomnik posadowiony przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach jest ważnym elementem kawaleryjskiej tradycji. Popiersie, które tutaj stoi, przez pewien czas stało w Warszawie w Łazienkach Królewskich za Pałacem Myślenickim, błędnie rozpoznane jako Poniatowski, a wcześniej zakopane przez ostatnich żołnierzy pułku opuszczających koszary suwalskie, odnalazło się i od wielu lat stoi tu na dziedzińcu Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Zostało odsłonięte w 1930 roku na dziedzińcu koszar, w których dzisiaj będziemy odsłaniali tablicę poświęconą pamięci żołnierzy III Pułku Szwoleżerów. Po pierwsze w 1930 roku odsłonił pan prezydent Ignacy Mościcki pułka pana Jackowskiego. To po pierwsze symbol dumy narodowej i siły polskiej kawalerii, bo miejscem spotkań wszystkich roczników pułku wokół tego popięcia gromadzili się żołnierze, szwoleżerowie ze swoimi gośćmi. Nie było zdjęcia pamiątkowego żadnej służby, żadnego szwoleżera, która mogłaby się obić bez pamiątkowego zdjęcia pod tym popięciem. Po oddaniu honorów patronowi szwoleżerowie ulicami miasta z dumą przedefilowali na teren dawnych koszar przy ulicy Sejneńskiej. To tam na ścianie jednego z budynków wmurowano tablicę upamiętniającą żołnierzy, którzy służyli w tej wyróżniającej się formacji. Koszykówskiego. Cześć, panie mam!
Uroczysty apel był znakomitą okazją do przypomnienia zgromadzonym w historii pułku. Jak powiedział nam Jerzy Brzozowski, dyrektor Suwalskiego Muzeum Okręgowego, wciąż jest wielu mieszkańców, którzy jej nie znają, choć od lat pamięć i tradycje kawaleryjskie są w naszym mieście pieczołowicie kultywowane. Na nieprzyjaciela runąć w cwał, z wniesioną szablą w dłoni, z pogardą śmierci biec na strzał, w ataku i w pogoni. Dać Polsce krwawej pracy dnie, zwycięskich walk zamieci, oto czym w armii sławi się pułk Sztoleżerów III. Słowami Artura Opmana, Ort-Ota, z utworu III Pułkowi Sztoleżerów imienia Koziatowskiego na dziesięciolecie, napisanego na uroczystość dziesięciolecia pułku obchodzonego w 1930 roku, z udziałem prezydenta RP Ignacego Moślickiego. Obchodzimy w tym roku uroczyście setną rocznicę powstania pułku, który w latach 1922-1939 stacjonował w Suwałkach. Pułk wchodził w skład Suwalskiej Brygady Kawalerii i Suwalskiego Garnizonu, który był jednym z największych kawaleryjskich garnizonów II Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, dla mnie to wydarzenie jest wyjątkowe i całkowicie wzruszające. Dlatego, że pierwszy raz od 1939 roku pojawił się tutaj pluton konny, czyli siła 25 koni kawaleryjskich, kawalerzystów w barwach III Pułku Sztoleżerów wróciła znowu do koszar, do swoich suwalskich koszar. Jest to niesamowite wydarzenie i uważam, że to, co się dzisiaj wydarzy, czyli to odsłonięcie tablicy, będzie znowu tchnięciem tego ducha i znowu to kawaleryjskie serce zabije w tych budynkach. I nie tylko dla nas, kawalerzystów, ochotników i miłośników historii, będzie to wspaniałe miejsce, bo dla nas, gdy wchodzimy tutaj, to drodzy Państwo, badamy każdą cegłę, która jest na tym budynku, bo są na nich podpisy Sztoleżerów, są wspomnienia, jest ta energia, duch kawaleryjski. Pułk, jak już to było dzisiaj powiedziane, powstał w 20 roku jako 201 Ochotniczy Pułk Sztoleżerów. Proszę Państwa, to była niesamowita sytuacja, mianowicie ochotnicy na... Młodzi ludzie, tak jak powiedziałem, na ochotnika zgłosili się po to, żeby bronić swojej ojczyzny. Nie wiedzieli, czy powrócą z frontu, powrócą do swoich rodzin. Tak jak stali, zostawili swoje rodziny, swoje domy i ruszyli, by bronić ojczyzny. Sformowany młody 201 Ochotniczy Pułk Sztoleżerów dał początek III Pułkowi Sztoleżerów. Za swoje męstwo, jak mówił pan dyrektor Brzozowski, 201 nie został rozwiązany, a przemianowany na III Sztoleżerów. Proszę Państwa, te lata po 20 roku, które wspominali Sztoleżerowie, to były bardzo ciężkie lata. To, że oni się znaleźli w Suwałkach, to było błogosławieństwo. Mówili, że po odejściu ochotników na jednego Sztoleżera przypadało nawet 10 koni, a w Płocku, gdzie pułk przez chwilę stacjonował, panowała zaraza nosacizny, która dziesiątkowała konie. Część z nich było tak ciężko chorych, że trzeba było je na pociąg do Suwałk przewozić furmanką, żeby je przetransportować do nowego garnizonu. Więc to, że oni tu osiedli, w tych koszarach, to dla nich było nowe tchnięcie życia w ten pułk i możliwość regularnego szkolenia. Drodzy Państwo, warto tutaj podkreślić, że nie świętujemy dzisiaj setnej rocznicy powstania III Pułku Sztoleżerów i to ja z pełną mocą podkreślam, tylko stulecie III Pułku Sztoleżerów. Ktoś by powiedział, gdzie jest różnica, a różnica według mnie jest gigantyczna. A gigantyczna dlatego, że żeby świętować stulecie, musi być ciągłość. I z mojej perspektywy, człowieka, jak powiedziałem, już zakochanego w sztoleżerskich barwach, ta ciągłość trwała. I trwała przez lata, kiedy w 1939 roku wiemy, jak się losy potoczyły. Następnie pułk odtworzony w ramach AK, ale to nie tylko to. Już w 1948 roku w Londynie powstało koło pułkowe. Proszę Państwa, ci ludzie, którzy tęsknili za swoim krajem, gromadzili się wokół pułkowego sztandaru, raz w roku w święto majowe chcieli pokłonić głowy, żeby przypomnieć sobie te suwalskie piękne chwile w pułku. Później w Polsce gromadzili się wokół pana Malewskiego, wokół innych żołnierzy pułku, żeby zgromadzić się, drodzy Państwo, na mszy. Nie wolno było tak po prostu, idziemy na mszę, robimy uroczystość. W gazecie pojawiało się ogłoszenie, rodzina Koziatowskich spotyka się, co było hasłem dla wszystkich, że ruszamy i będziemy chcieli uczcić III Pułk Sztoleżerów.
Później udało się przekazać te barwy do Wojska Polskiego, Litewsko-Polski Batalion Sił Pokojowych w Giżycku. Później pierwszy batalion zmechanizowany, nasz szwadron honorowy. To wszystko złożyło się na to, że ta tradycja przetrwała. Gigantyczna praca, drodzy Państwo, rodziny pułkowej. Tu zgromadzeni ludzie, wspomnieni już przez moich przedmówców, pan Krzysztof Gerula czy pan Stanisław Bogusławski, to osoby, które poświęcały swoje wolne chwile, żeby pamięć swoich ojców przypominać w takich miejscach jak Olszewo, Kock. Proszę Państwa, dlatego ośmielam się mówić, że to nasze szwoleżerskie serce przez te 100 lat mocno biło. I to, że dzisiaj władze Suwałk, Muzeum Okręgowe i wszyscy Państwo, którzy jesteście tutaj z nami i świętujecie to, chcieliście poświęcić swoją chwilę na to, żeby pochylić głowy pod tą tablicą, którą za chwilę odsłonimy, uważam, że w ten symboliczny sposób pochylimy głowy nad tymi czynami dokonanymi przez wszystkich tych, którzy przez te 100 lat poświęcali się dla dobra pułku. Jak się potocznie mówi, Suwałki w okresie międzywojennym wojskiem stały. Wojsko było z każdej strony naszego miasta, z północy, z południa, wschodu i zachodu. To był jeden z największych garnizonów w okresie międzywojennym w Polsce. I bardzo cieszę się, a słowa te wyrażam w imieniu całego suwalskiego samorządu, że mamy oddanych historii ludzi, którzy przywracają pamięć historyczną, nie tylko wojskową, ale historię tych ziem. I nie ulega wątpliwości, że Muzeum Okręgowe w Suwałkach na czele z panem dyrektorem i z całym środowiskiem wspiera te wszystkie działania związane z historią Suwałk, Suwalszczyzny i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Szanowni Państwo, wojsko zawsze było z mieszkańcami, suwalczanami. Tutaj kwitło w okresie międzywojennym życie, o czym pan rotmistrz już wspominał. Żołnierze tego pułku bardzo dobrze wspominały ten okres pobytu w naszym mieście. I myślę, że to było dobre miejsce. Suwałki zawsze były przyjaznym miejscem dla polskiego żołnierza. W koszarach przy Sejneńskiej stacjonowało według źródeł historycznych około 500 szwoleżerów. Historia i tradycja ówczesnych żołnierzy bliska jest współczesnemu wojsku. Na chwilę obecną, stojąc w tym specyficznym miejscu dla nas, możemy się pochwalić jako batalion tym, iż stacjonujemy w Orzyszu przy ulicy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, wjeżdżając do naszej jednostki jak przed wojną. Witają nas czaki szwoleżerskie, a wchodząc na plac apelowy batalionu patrzy na nas szef naszego pułku z popiersia równoznacznego z oryginałem, który jest w Suwałkach, Jana Kozietulskiego. Na chwilę obecną batalion posiada swój sztandar, który tu stoi przy nas. Batalion również posiada każdy ze swoich szwadronów lance szwadronowe oddające cześć tradycjom, jakie są. Każdemu z szwadronów, który jest w batalionie, przyświeca patron. Patronem wybraliśmy ostatnich dowódców szwadronów bądź elementów pułku z 1939 roku. Stojąc tu w tym miejscu możemy powiedzieć, iż 3 razy działaliśmy w ramach misji stabilizacyjnych, 2 razy w ramach misji pokojowych i 1 raz w ramach misji IFOR. Afganistan, Kosowo oraz Syria to były misje, które przynosiły nam pewne wyzwania. Wyzwania organizacyjne, szerzenia pokoju, ale również i stabilizacji w misji takiej jak Afganistan. Z dumą możemy tutaj powiedzieć naszym przodkom, strat nie było. Nam, rodzinie pułkowej, jest bardzo, bardzo miło, że tak potraficie nas za każdym razem i powitać, i zaprosić, i ugościć. To wspaniałe wydarzenie. Szkoda, że jest już nas tak mało, ale nasi ojcowie, nasi dziadowie tam na górze, gdzieś są z was wszystkich dumni, że jesteście tak znakomitymi ludźmi dzisiejszej Polski. Za zasługi na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej odznaczonych zostało kilkunastu propagatorów tradycji szwoleżerskich. Krzyże Zasługi w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej wręczył wojewoda podlaski. Po 100 latach od momentu, kiedy powstał pułk, po 98 latach
od momentu, kiedy pułk sprowadzono do Suwałk i po 71 latach od momentu, kiedy pułku już w Suwałkach nie ma, uhonorowaliśmy go po raz kolejny, bo przecież symbole pułkowe w mieście są bardzo wyraźne, choćby po piersie pułkownika Koziaturskiego przed Suwalskim Muzeum, ale teraz w miejscu, gdzie była brama koszar, w miejscu, gdzie stacjonował pułk przez te 19 lat, zawisła piękna tablica, która będzie wszystkim mieszkańcom Suwałk, wszystkim, którzy tu będą przybywali, przypominała o tym, że ten ważny, elitarny trzeci pułk szwalerzerów mazowieckich imienia pułkownika Jana Koziaturskiego właśnie w Suwałkach stacjonował. Na ścianie koszarowego budynku pozostała nie tylko tablica. Nawet dziś, po tylu latach, na cegłach budynków znajdujemy słowa wyryte rękoma kawalerzystów. To była taka tradycja, zresztą ona przetrwała lata i jeszcze niedawno w Wojsku Polskim na cegłach koszarowych można było różne napisy czytać, ale tutaj te są niezwykle ciekawe, bo są z okresów historycznych, z okresów międzywojennym, inicjały, podpisy czy jakieś inne napisy, które szwalerzerowie służący tu w tych koszarach zostawiali na cegłach budynków koszarowych.